Ten symbol z tytułu i miniatury tego filmu na pewno znacie. Na pewno wiecie, co znaczy. Ale czy wiecie, jak się nazywa po angielsku? Czy wiecie, jak się nazywa po polsku? I skąd się wziął? I jak właściwie należy go używać? Jak to z symbolami bywa, ten symbol ma też nam coś zastępować i coś skracać. A co skraca? Coś, co jest zwykle dłuższe. W języku angielskim zastępuje słowo and, które oznacza i. W języku niemieckim zastępuje und, które też oznacza i. I w wielu różnych językach odpowiednik właśnie tego słowa. Po polsku go raczej nie używamy, bo polskie i to jest tylko jedna litera. I nie ma co skracać. Wręcz jest to nawet niepoprawne, kiedy czasami się próbuje używać tego symbolu zamiast polskiego i. Czasem używa się go po polsku dla takich celów stylistycznych albo graficznych, na przykład w tytułach niektórych czasopism, ale lepiej tego unikać. Po polsku ten symbol nazywamy jak etka, ponieważ powstał z połączenia łacińskich liter e, t. I przez lata ewoluował, wyglądał cały czas inaczej, aż w końcu około IX wieku przyjął postać, którą znamy dziś, choć w niektórych krojach pisma jest taki bardziej pokręcony i przypomina jedną ze swoich wcześniejszych wersji. Po angielsku ten symbol nazywa się ampersand. Tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin ampersand. I got it. Her phone number is 72936. I think there are a couple more numbers in that. Really? Oh, yeah, it's 72936 ampersand? Maybe, but I just don't really know how to dial that. You just... yeah, never mind. Takie łączenie dwóch znaków w jeden symbol nazywamy ligaturą. Najczęściej spotykane w języku polskim ligatury to połączenie liter FI i FL. W niektórych krojach pisma, bo nie w każdym to występuje, możecie się przyjrzeć czasami tak bardzo, bardzo powiększyć jakiś dokument PDF na przykład i sprawdzić, czy FI i FL są ze sobą połączone. Jeśli tak, no to ten haczyk z literki F łączy się z kropką w literze I albo właśnie z górą litery L w przypadku FL. Taką popularną ligaturą dawniej w Polsce był symbol złotówek, czyli ZEU. Na starszych maszynach do pisania zajmował tylko szerokość jednego znaku. Ale wracając do słowa ampersand, można go czasem użyć jako czasownika i będzie wtedy oznaczał dodać albo dołączyć. I accept your terms. Where do I sign? Can we go now? Wait, Abel Ziegler ampersand? What are you ampersanding? My former writing partner, Ziggy Abler. What? I can only get permission for the part I wrote. I'm the setup guy. If you want the punchline, you gotta talk to Ziggy. No dobra, ale załóżmy, że widzimy ten symbol w tekście i jakoś trzeba go przeczytać, jeżeli faktycznie no, musimy coś przeczytać na głos, a czasami się to zdarza. Nie czytamy go tak samo jak słowa and, tylko skracamy. Mówimy taką uproszczoną wersję, a mianowicie n. Na początku jest dźwięk szła, czyli takie stęknięcie. I najlepiej to zapamiętać na przykładzie rock and roll. Po polsku mówimy rock and roll, czyli tak jakbyśmy słowo and czytali w całości, a po angielsku rock and roll. Rock and roll. I jeżeli chcecie sprawdzić pisownię tego wyrażenia rock and roll w słowniku, no to znajdziecie aż 6 różnych wariantów. Co oznacza, że praktycznie możecie pisać tak jak chcecie i prawdopodobnie będzie dobrze. I jakie to są warianty, już Wam mówię, na pewno Was to ciekawi. Można zapisać każde słowo oddzielnie, no to wiadomo. Rock and roll. Można zamiast spacji użyć kreseczki, czyli dywizu. Rock, dywiz, and, dywiz, roll. Można słowo and zastąpić właśnie etką, czyli angielskim symbolem ampersand i wtedy użyjemy też spacji. Rock, spacja, symbol, spacja, roll. No i wreszcie są aż 3 opcje, żeby skrócić słowo and do apostrof n apostrof. I teraz można to ten środek oddzielić spacjami, można spację pominąć i zapisać wszystko razem, a można zamiast spacji użyć kreseczek, czyli dywizów. Trochę tego jest, ale mówię to po to, żebyście się po prostu nie zdziwili, jeżeli którąś z tych wersji zobaczycie i budziłaby ona wasze wątpliwości. Czy to na pewno jest dobrze? Prawdopodobnie tak. Jak to sprawdzić, która jest najpopularniejsza? No to pewnie Google nam podpowie, ile wyników najwięcej znajdziemy w całym internecie, ale na przykład możecie wejść na oficjalną stronę Rock and Roll Hall of Fame i tam nawet w logo tej instytucji znajdziemy właśnie ten symbol
etki. Więc spokojnie rock and roll można pisać z etką. Who's got ideas? If I don't hear anything good, we're building another stadium and no team will come here. How about a new town clock where every hour Jesus forgives the devil? A new zoo with more attractive animals. What about those death panels we were promised? Shouting out something before I know what I'm gonna say. Rock and Roll Hall of Fame with no Pearl Jam. Tak jak w słowie rock and roll, tak samo na przykład w tytułach filmów, gdzie mamy dwa człony połączone tym symbolem, będziemy również używać spacji, czyli traktujemy ten symbol jakby był oddzielnym zupełnie znakiem. Przykładem takiego filmu, gdzie w tytule się ten symbol pojawił, jest Thelma i Louise, czyli Thelma and Louise. Earth the gate! Oh! What? Did you say something? Yes, I said that I brought my Thelma and Louise DVD. Rewatch session tonight? Sure. I mean, you know I can't resist Brad Pitt in those jeans. Gdy ten symbol etki, czy ampersand, występuje między dwoma słowami, otaczamy go spacjami. Tak jak było tu, tak będzie też w wyrażeniu bed and breakfast albo nazwie home and you. Natomiast jeśli łączy dwie litery, wtedy spacji nie używamy. Tak będzie na przykład w R&B albo CNA, albo w tej scenie, gdzie zobaczymy obie wersje. I połączenie dwóch całych słów i połączenie dwóch liter. You can't really beat them at their own game. It's like them challenging you to Dungeons and Dragons. You can't really challenge someone to D&D. It's more like a cooperative game that's all about the shared experience rather than winning. Thank you, you old good friendship heaven man. Bez spacji etka występuje również w nazwie słodyczy M&M's, bo łączy pojedyncze litery. Są to inicjały nazwisk twórców tej marki. You guys, the water is great. You should really go in. Oh, no thanks. I just had an M&M. Okay. Well, good night. No i zobaczcie, tutaj usłyszeliśmy liczbę pojedynczą. Ten jeden cukiereczek to jest M&M. S na końcu. To s traktujemy po angielsku, jakby to była liczba mnoga. Stąd zresztą też wzięła się ksywa znanego amerykańskiego rapera Eminema. Właśnie, bo jego inicjały to M, czyli tak jakby M i M, czyli M&M. Może jeszcze jeden przykład takiej nazwy, gdzie etka łączy dwie litery. Tę nazwę też na pewno świetnie znacie. I'm just a normal girl from Arizona. I ate junk food. I watched reality shows. I sometimes left H&M wearing more underpants than I had on when I came in. I did a bad job of being in charge of my own life, and now I'm supposed to be in charge of everyone else's life? I cannot do this. A jak zapisać ten symbol odręcznie, gdyby spotkała Was taka szalona chwila? Można użyć tego symbolu, którego używamy w druku, czyli spróbować go odwzorować, albo można użyć właśnie wersji pisanej, która jest tak jakby odbiciem lustrzanym cyfry 3, czyli tak jakby duże pisane E i kreska pionowa w dół. To też jest właśnie etka. Mam jeszcze dla Was taki protip, jeżeli korzystacie na przykład z Google Maps i chcecie znaleźć róg jakichś dwóch ulic, bo czasami jedna ulica potrafi być bardzo długa, to można właśnie użyć etki i wpisać te dwie ulice. Na przykład w Warszawie byłaby to Chorza, Etka, Krucza i wtedy znajdzie Wam właśnie ten narożnik. Podsumowując, angielski symbol, który często zastępuje słowo and, nazywamy po polsku etką, a po angielsku ampersand. Tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin ampersand. Można tego słowa też czasem użyć jako czasownika, który będzie oznaczał dodać albo dołączyć. Ten symbol najczęściej czytamy jako n, czyli skróconą wersję słowa and. I jeśli łączy dwa wyrazy, wokół niego stawiamy spację. A jeśli dwie litery, spację pomijamy. Mam nadzieję, że pomogłam. Powiedziałam to na jednym oddechu. Prawie że. Nie na jednym oddechu, ale jednym ciągiem. Ciągiem longiem. Coś niebywałego. Gołąb mi tu siedzi. Hej.